Nie jednej dziewczyny, nie, nie jednej kochance serce zasmucają. Dzisiaj odbywają się eliminacje rejonowe do przeglądu piosenki dziecięcej imieniem profesora Adolfa Tygacza. Jest to 16. odsłona tej imprezy. W Opolu dzisiaj wyjątkowo, nie w Bubnianach, ponieważ chcieliśmy stworzyć wykonawcom nowe warunki estradowe, a sala koncertowa Szkoły Muzycznej jak najbardziej takie warunki spełnia. Impreza ma na celu popularyzowanie i upowszechnianie śląskich pieśni ludowych, gwary, stroju ludowego. Po raz pierwszy głównym organizatorem imprezy jest Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, dlatego też w repertuarze z okazji 90. rocznicy urodzin założyciela tego zespołu, Stanisława Hadyny, będą również pieśni, czy są pieśni z jego repertuaru, te, które powstały teraz, te współczesne. Także poza tymi najstarszymi pieśniami, po raz pierwszy nowsze pieśni, które powstały już w wieku XX, które zostały skomponowane, a nie należą do takiego typowego kanonu tej muzyki ludowej. Ta impreza zrodziła się 16 lat temu w szkole w Łaziskach Górnych, a od 15 lat jest organizowana również przez Lubmiański Ośrodek Kultury. Dlatego, że wystąpiliśmy na tym przeglądzie i spodobała nam się idea i spróbowaliśmy ją również u siebie zaproponować naszym zespołom. I od tego czasu Lubmiański Ośrodek Kultury jest tym biurem, organizatorem przeglądu na tym etapie rejonowym dla wszystkich zespołów należących czy działających na terenie Opolszczyzny. Yeah.